A, Stream Deck. Wymarzony bajer każdego content kreatora. Cóż za wspaniałe urządzenie, ułatwiające życie każdego streamera i nie tylko. Przydatne w kontrolowaniu audycji, ale także różnych programów. Ma gadżeciarski look. Modyfikowalne do własnych potrzeb. Dostępne w różnych wersjach oraz kolorach. Z wymienialnymi customowymi faceplate'ami oraz pokrętłami. Możliwości są nieograniczone. Niestety te zabawki nie rosną na drzewach. A co jeśli powiem ci, że możesz mieć swojego Stream Decka za grosze? I to z ponad 64 przyciskami. Oto Novation Launchpad Stream Deck za grosze. Wszystko dzięki pewnej osobie, która postanowiła napisać prosty, ale za to niezmiernie praktyczny program, dzięki któremu możemy sterować za pomocą właśnie tego launchpada. Jest on dostępny w różnych wersjach. W opisie pod filmem zamieszczę link prowadzący do tego oprogramowania z GitHubu i pokażę wam, jak można go używać. Przechodzimy do strony z opisu. GitHub, Controlcast, Releases 0.3.4, Latest. Klikamy, pobieramy zgodnie dla naszej wersji Windowsa. Ja pobieram 64-bitowy, tutaj mamy 32-bitową wersję. Pobieramy. Już pobrałem, więc nie będę pobierał drugi raz. Instalujemy jak normalny program. Ja już uprzednio zainstalowałem ten program, ponieważ korzystałem z tego urządzenia bardzo często. Jak widać, mam przypisane wiele przycisków. Jak to działa? Wybieramy sobie na przykład ten guzik. Nazwę. Zapisz. Ale ja w tym przypadku chcę pokazać wam, że to potrafi również soundbanki odtwarzać. Browse. Tu mam moje soundbanki. Możemy ustawić sobie kolor. Przykładowo czerwony. Jak widać, na bieżąco zmieniają się kolory. Jasny czerwony, zielony. To jest ten przycisk. Audio. Save. Gdy trzymam. Wypuszczam. Trzymam. Puszczam. Toggle. Hotkey, żeby nam OBS nagrywał. Wchodzimy w ustawienia. Skróty klawiszowe. Ustawiamy. Rozpocznij stream. Numpad 1. Znów nagrywanie. Pauzuj nagrywanie. Numpad 1, numpad 2. Control Shift, Page Up. Co chcemy? Kombinacje klawiszy, żeby przez przypadek nie wcisnąć podczas grania. Nie pokażę wam, jak steruję OBS-em, bo przecież wyłączę nagrywanie. Możliwe? Audiobanki. Toggle. Save. Color. Gdy jest aktywny lub gdy jest nieaktywny. Różne kombinacje, modyfikacje. Na przykład tutaj są soundbanki. W tym miejscu są skróty klawiszowe. Bardzo fajnie.
link, który zamieszczę również pod filmem, jest to strona Novation. Tutaj mamy sterowniki do launchpadów, do różnych. Które wersje mamy, możemy sobie pobrać sterownik. W tym przypadku jest to mini. Sterownik, pobieram. Instaluję. W przypadku, gdy nie będzie Control Cast chciał działać bez tego sterownika. Nie zapomnijcie dać łapę w górę za wysiłek. Jeśli spodobał Wam się film i chcecie więcej takich tutoriali i ciekawostek, zapraszam do subskrybowania. Udajnej zabawy z Control Castem. Bye.